wszystkim w tym szczególnym świątecznym dniu święta Epifanii, święta objawienia Pańskiego, zwanego popularnie świętem Trzech Króli. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem dzisiejszego dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień. A dziś w pierwszym liście apostoła Jana, w 2 rozdziale i 8 wierszu czytam. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Jakże aktualne wydają się słowa, hasła dzisiejszego dnia. Rzeczywiście coraz więcej jest światła, a to dlatego, gdyż nieznacznie, ale zawsze o kilka sekund, kilka minut dzień się już wydłużył. To na pewno cieszy, napawa optymizmem lepszego jutra. Podobnie dzieje się w sprawie szalejącej pandemii. Wydaje się, że największy jej mrok jest już za nami. Z jednej strony trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że przeżywamy internetowo, radiowo, telewizyjnie nabożeństwa, koncerty, rozważanie Bożego Słowa. Światło beznadziei, frustracji, zagubienia zostało jakby przezwyciężone. Dodatkowo pojawiająca się szczepionka rozbudziła wielką nadzieję lepszego, zdrowszego jutra. Ona jakby sprawia, że ciemność dnia została zastąpiona światłością nauki, zdobyczy techniki i wielkiej myśli ludzkiej. Niejednemu człowiekowi łatwiej się żyje. Czyż tak nie jest? Jednakże apostoł miłości, apostoł Jan w haśle dzisiejszego dnia mówi o zupełnie innej światłości. On mówi o świetle, które zostało przez wielu poprzez pęd życia zapomniane i zagubione. A ono zostało zapalone w ową pamiętną betlejemską noc. On mówi o narodzonym Jezusie Chrystusie. I Jan zachęca nas dziś, abyśmy jeszcze raz udali się do Betlejem i popatrzeli na ten znany i popularny obraz. Właściwie w tym obrazie betlejemskiej stajni nas nic a nic zaskoczyć nie może. Cóż widzimy? Stajenny mrok, który zostaje rozjaśniony potężnym blaskiem Bożej chwały emanującej z betlejemskiego żłóbka. Tak, ten narodzony w Betlejem jest prawdziwą światłością, która przenika ludzkie serca, rozjaśnia mroki dnia codziennego. Ta światłość usuwa w cień nasze codzienne ciemności i pozwala żyć miłością narodzoną w Betlejem. To światło wlewa w nasze serca pewność, że jest z nami Jezus i nikt nie wydrze nas z Jego ręki. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jesteś naprawdę tego pewien? Jednakże światło, które zostało zapalone w ową betlejemską noc, daje się zauważyć naprawdę każdemu człowiekowi. To nie jest tylko i wyłącznie światło pasterzy, Marii, Józefa, ludzi religijnych i bogobojnych. To światło naprawdę każdego człowieka. A to dlatego, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie, wszyscy bez wyjątku, byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Pogan Bóg prowadził poprzez światło gwiazdy betlejemskiej do Jezusa. Myślę tu o mędrcach czy magach ze wschodu. O Tobie i o mnie Jezus powiedział, wy jesteście na ziemi światłem mym, aby ludzie widzieli was dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Myśmy już w stajence nieraz i nie dwa byli. Światłem narodzonego zostaliśmy z pewnością dotknięci i olśnieni.
Zanieśmy teraz poprzez swoje życie, poprzez swoje zachowanie, postępowanie, poprzez swoje relacje międzyludzkie, rodzinne, domowe, poprzez swoją służbę światło tym, którzy błądzą po bezdrożach dnia codziennego. Tylko wtedy prawdziwa światłość będzie świecić w nas i pośród nas. I tego właśnie, nie tylko w tym świątecznym Dniu Święta Epifanii życzę sobie i każdemu z was. Pomódlmy się. Panie Boże, Ojcze Niebieski, Ty prowadziłeś pierwszych pogan do Syna Twojego poprzez światło gwiazdy betlejemskiej. Prosimy Cię, spraw w łasce swojej, abyśmy w wierze za Twoim zbawiennym światłem postępowali i w wieczności mogli oglądać Twoje boskie oblicze. Wszystkich, którzy jeszcze chodzą drogami własnej mądrości i błądzą w mrokach świata, niechaj zajaśnieje światło chwały Twojej, światło Jezusa Chrystusa. Pobłogosław dziełu misji na wszystkich kontynentach, głoszącym Ewangelię i świadczącym życiem swoim o Twoim świetle, daj ducha wytrwałości i cierpliwości. Niechaj chwała Twoja jaśnieje w świecie, a Kościół Twój niechaj się stanie prawdziwą solą ziemi. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Pójdźmy z mędrcami do Betlejem i oddajmy Chrystusowi to, co najcenniejsze. Nasze serce, nasze życie. Pozostańcie z Bogiem.